Wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we wszechświecie i jednym z najczęściej spotykanych pierwiastków na Ziemi. Niestety na naszej planecie rzadko występuje w dwuwodorowych cząsteczkach, więc musimy go otrzymać. Jest około 14 razy lżejszy od powietrza, bezbarwny, bezwonny, ale jednocześnie łatwopalny. Wiele osób uważa, że to właśnie wodór jest paliwem przyszłości, jednak moim zdaniem będzie technologią przejściową, zwłaszcza w transporcie. Wodór dzielimy kolorami, które oznaczają, jak został uzyskany. Wodór szary. Do jego produkcji wykorzystuje się gazy ziemne, węgiel, a nawet niektóre frakcje odpadowe przerobu ropy naftowej. Wodór niebieski jest produkowany z wykorzystaniem paliw kopalnych, lecz także wykorzystuje się technologię wychwytywania dwutlenku węgla do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Wodór czarny, a także brązowy uzyskuje się z węgla kamiennego lub w przypadku opcji drugiej węgla brunatnego. Wodór fioletowy powstaje w wyniku elektrolizy przy użyciu energii z elektrowni jądrowej. Czasami zwany jest także wodorem czerwonym lub purpurowym. Wodór zielony, czyli najbardziej korzystny dla klimatu, a także najbardziej pożądany dla dekarbonizacji gospodarek Unii Europejskiej. Ten kolor wodoru powstaje także w wyniku elektrolizy, choć przy użyciu tylko energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jego produkcja jest całkowicie bezemisyjna. Choć wodór możemy pozyskiwać na różne sposoby, to strategie Unii Europejskiej dotyczące integracji systemu energetycznego i wodoru przyjęte 9 lipca 2020 roku dążą do rozwiniętej produkcji zielonego wodoru, dopuszczają jednak też możliwość przejściowego uzyskiwania wodoru w innych procesach, powodujących emisję gazów cieplarnianych. Do 2024 roku na terenie Unii Europejskiej mają zostać uruchomione elektrolizery o mocy 6 GW produkujące do 1 000 000 ton zielonego wodoru. Już w 2040 roku moc ma osiągnąć 40 GW i produkować 10 milionów ton. Samochody wodorowe i samochody elektryczne różnią się sposobem, w jaki przechowują energię. W pierwszym przypadku, jak sama nazwa wskazuje, przechowujemy ją w wodorze, a w drugim w akumulatorze. W tym odcinku będę się posługiwał nazwami, jakie wymieniłem wcześniej, choć wiem, że tak naprawdę to samochody elektryczne z różniącym się sposobem magazynowania energii. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Przez przeciwników aut elektrycznych najczęściej powtarza się długi czas ładowania i jest to po części prawda. Według kalkulatora, jaki znajduje się na stronie internetowej Mercedesa, model EQC o pojemności baterii 80 kWh, ładowanie od 20% do 100% przy użyciu ładowarki DC, czyli prądu stałego obsługującą do 350 kW, zajmie 27 minut. A przy maksymalnej obsłudze 50 kW, to już godzina i 36 minut, to więcej niż tankowanie wodoru, które wynosi około 5 minut. Toyota Mirai według producenta ma zasięg 650 km na jednym tankowaniu, a jej moc to 182 konie mechaniczne. Natomiast Mercedes może przejechać 432 km według producenta, a jego moc wynosi 408 koni mechanicznych. Obecnie to porównanie jest trochę bez sensu, ponieważ porównuje SUV-a do sedana. Dlatego poszukałem trochę i znalazłem Hyundai Nexo. Według producenta może przejechać 666 km na jednym tankowaniu, a jego moc wynosi 161 koni mechanicznych. Kolejnym, co trzeba wziąć pod uwagę, jest ilość energii, jaka jest potrzebna na przejechanie 100 km. W przypadku Mercedesa będzie on potrzebował około 22 kWh, Toyota z kolei będzie potrzebowała około 1 kg wodoru, tak samo jest w przypadku południowo-koreańskiej konkurencji. Skoro już wiemy, ile energii te samochody potrzebują, czas sprawdzić, jak wysoki będzie koszt przejechania 100 km. Średnia cena brutto za kWh w Polsce z uwzględnieniem dystrybucji to 66 groszy. Czyli dokonując prostych obliczeń, mając taryfę G11, przejazd 100 km wyniesie około 15 zł, natomiast posiadając taryfę G12, ładowanie samochodu podczas taryfy nocnej, gdy cena za kWh wynosi 35 groszy, koszt przejechania 100 km wyniesie około 8 zł. Oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na ładowanie w domu, natomiast koszt 1 kWh na Orlenie to 2 zł i 4 grosze za złącze DC powyżej 50 kW. Złotówkę i 70 groszy przyjdzie nam zapłacić za kWh przy użyciu gniazda DC z maksymalną obsługiwaną mocą 50 kW, a już tylko złotówkę i 22 grosze za złącze AC. Czyli prawie 45 zł za opcję pierwszą, około 37 zł za opcję drugą i około 27 zł za opcję trzecią. Jednak tańsza opcja oznacza dłuższy czas czekania na stacji. Dla porównania tankowanie wodoru, no cóż, w Polsce mamy mały problem, ponieważ dalej nie ma ogólnodostępnej stacji tankowania, takie stacje są dostępne obecnie tylko dla autobusów. Średnia cena wodoru to około 10 euro w Niemczech, czyli w Polsce cena może oscylować w okolicach 50 zł, co daje nam cenę za przejechanie 100 km. Dlatego właśnie w transporcie samochodami osobowymi to właśnie pojazdy elektryczne wyprą pojazdy wodorowe. Pojazdy napędzane wodorem mają też plusy,
takie jak niższe zużycie przy wyższych prędkościach i lepiej pracują w niskich temperaturach, choć przez zmiany klimatyczne ostatni punkt może być z roku na rok coraz mniej dostrzegalny w Polsce. Jednak pojazdy osobowe to tylko wycinek wszystkich pojazdów, pozostają busy, autobusy i ciężarówki, które też się poruszają po drogach. Busy towarowe, czyli takie jakimi kurier dowozi ci paczkę, będą elektryczne, ponieważ budzą większe zainteresowanie firm przewozowych. Do 2030 roku we flocie pojazdów DHL ma się znajdować 14 tysięcy takich pojazdów elektrycznych. Pytanie, jakie będą ciężarówki i autobusy? Elektryczne czy wodorowe? W przypadku tych pojazdów liczy się głównie zasięg, więc jest duża szansa, że tę dziedzinę transportu opanuje wodór. Ciężarówki pokonują długie trasy z ciężkimi ładunkami, więc obecnie akumulatory mają za małą gęstość energetyczną, tylko 0,25 kWh na kilogram. Wodór ma około 126 razy większą, bo aż 33 kWh na kilogram pojemności energetycznej, ale trzeba go bardziej sprężyć, a po uwzględnieniu wszystkich strat, potrzebne jest około 2 razy więcej energii do przejechania 100 km pojazdem zasilanym wodorem niż w przypadku pojazdu elektrycznego. Autobusy elektryczne na krótkie trasy już są lepsze od swoich wodorowych odpowiedników, z kolei wodorowe są lepsze na trasy międzymiastowe, jednak moim zdaniem przez ulepszanie akumulatorów i tu przewagę będą miały autobusy elektryczne. Obecnie, gdzie wodór może mieć całkowitą przewagę, to lotnictwo. Niestety, ale akumulatory są na razie za ciężkie dla samolotów, choć startup Ride Electric do 2026 roku ma mieć w pełni elektryczny samolot do przewozu 100 pasażerów na około 740 km. Dla Europy Wschodniej taki zasięg w pełni wystarczy, na lot z Warszawy do Berlina, Wilna, Rygi, Mińska, Kijowa, Bratysławy, Wiednia czy Budapesztu. Niestety te samoloty będą tylko zmodernizowanymi wersjami samolotu BAE-146, o ile powstaną. Powracając do firmy DHL, w poprzednim roku zakupiła ona 12 w pełni elektrycznych samolotów do przewozu towarów. Będzie mógł przewozić ładunek o wadze 1200 kg na odległość około 800 km. Pojemność baterii wynosi 820 kWh i waży 3,720 kg. Będzie posiadał dwa silniki turbośmigłowe, a jego prędkość przelotowa będzie wynosić 407 km na godzinę. Czas ładowania wyniesie 30 minut na godzinny lot. Z kolei Airbus, jeden z największych producentów samolotów na świecie, ma zamiar do 2035 roku wprowadzić na rynek 3 samoloty wodorowe. Pierwszy z nich ma mieć zasięg 3700 km i zabierać co najmniej 120 osób na pokład. Kolejnym ma być samolot na trasy regionalne obsługujący trasy do 1850 km. Ostatnim, jaki zapowiedział europejski producent, ma być samolot do lotów powyżej 1800 km. Ma mieć wygląd latającego skrzydła i zabierać co najmniej 200 osób na pokład. Sam jestem ciekawy, co wygra w tej dziedzinie transportu, wodór czy prąd. Ja stawiam na prąd, przez konkurencję mam nadzieję, że wygra lepsza technologia, a nie producent, który ma więcej pieniędzy na prawników. Średni wiek lokomotyw w Polsce to około 40 lat, więc nikogo nie powinny dziwić inwestycje kolejowe w Polsce. Najważniejszym celem jest wymienienie starych składów spalinowych na nowe wodorowe lub elektryczne, a także modernizacja infrastruktury. Obecnie jeździ wiele składów elektrycznych lub hybrydowych, które wytwarzają prąd poprzez napędzanie przez silnik spalinowy prądnicy. W przypadku pierwszym prąd trafia od razu z sieci do lokomotywy, przez co jest lżejsza od innych odpowiedników. Te pociągi są w stanie także odzyskiwać energię w trakcie hamowania, więc jej zasięg się zwiększa. Zespół trakcyjny Coradia i Lind, który od 2018 roku obsługuje trasę o długości około 100 km i jest pierwszym pociągiem, który jest napędzany przez ogniwo paliwowe. Jego maksymalna prędkość wynosi 140 km na godzinę i może przejechać 1000 km na pełnym zbiorniku. W Polsce w 2021 roku PESA zaprezentowała prototyp polskiej lokomotywy wodorowej tworzonej przy współpracy z Orlenem i PKP, jednak projekt pozostawia trochę do życzenia. W 2024 roku na polskie tory mają wyjechać francuskie pociągi Coradia i Lind, czyli to te same, o których wspomniałem wcześniej. Pociągi zasilane ogniwami paliwowymi będą wykorzystywane na trasach niezelektryzowanych, czyli na trasach, gdzie budowanie odpowiedniej infrastruktury jest nieopłacalne. Przechodząc dalej, wodór może być wykorzystywany w innych dziedzinach przemysłu, gdzie jest niezastąpiony lub zastąpi paliwa kopalne. W przemyśle chemicznym wodór jest wymagany do produkcji amoniaku, który jest wykorzystywany w nawozach sztucznych, bez których trudno prowadzić nowoczesne gospodarstwo. Dodatkowo wodór jest nieodłączną częścią paliwa rakietowego, więc przemysł chemiczny zostanie przy wodorze. Jeśli hutnictwo ma być opłacalne, zwłaszcza w Unii Europejskiej, przy rosnących karach za emisję dwutlenku węgla musi przejść na piece elektryczne lub wodorowe. Obecnie jedna z największych w Europie firm produkujących stal ThyssenKrupp, nie pytajcie co robiła od roku 1939 do 1945 roku, chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Według ekspertów koszt tej transformacji ma wynosić około 10 miliardów euro. Jens Reichel, który był dyrektorem zrównoważonego rozwoju w ThyssenKrupp, mówił:
Do około 2050 roku będziemy potrzebować około 8 miliardów metrów sześciennych wodoru rocznie. Aby wyprodukować taką ilość wodoru, w drodze elektrolizy potrzeba 40 terawatogodzin energii. To przybliżona moc około 3800 morskich turbin wiatrowych o mocy 3 MW. W 2020 roku w Niemczech branża hutnicza odpowiadała za około 8% emisji, dlatego przy użyciu wodoru nasi wschodni sąsiedzi mogą wyeliminować ogromne ilości CO2, które dostałyby się do atmosfery. Polska produkuje ponad 1 000 000 ton wodoru, co czyni nas trzecim producentem wodoru w Europie i piątym na świecie. Teoretycznie mamy się z czego cieszyć, ale obecnie w Polsce jest wytwarzany w przeważającej większości wodór szary z gazu ziemnego. Wiceprezes Krzysztof Kochanowski z organizacji zrzeszającej przedsiębiorców z obszaru gospodarki wodorowej zapowiedział, że do 2035 roku nasz kraj powinien mieć zainstalowane 1 gigawat mocy związanej z wytwarzaniem zielonego wodoru, a do 2040 roku ten wynik ma się podwoić. Produkcja wodoru poprzez elektrolizę ma sprawność od 50% do 80%, a teoretycznie może osiągnąć 94%. Biorąc pod uwagę pozytywny scenariusz, w którym wyprodukowanie wodoru przy użyciu elektrolizy będzie miało sprawność 70%, tracimy już 29% energii w stosunku do akumulatorów. Dodatkowo sprężenie wodoru do około 700 barów wymaga dodatkowych około 10% energii, a transport zmniejsza sprawność o kolejne około 10%. Więc bilans energetyczny wynosi już około 50% energii. Dla magazynów energii, wodór produkowany z odnawialnych źródeł energii do magazynowania i potem przemiana go z powrotem w energię elektryczną ma sprawność od 30% do 40%. Jest to mało w porównaniu z magazynem energii choćby ze zużytych akumulatorów samochodowych, ale nawet te kilkadziesiąt procent jest lepsze niż niemagazynowanie w żaden sposób nadwyżek energii. Następnym minusem wodoru może być uzależnienie od zagranicznych dostawców. Obecnie produkcja wodoru jest silnie uzależniona od paliw kopalnych, które Polska musi importować. Gdy popyt na wodór wzrośnie i nasze możliwości produkcji okażą się za małe, będziemy zmuszeni go także importować, a w najgorszym przypadku możemy być zmuszeni importować go od państw produkujących go z paliw kopalnych. Podsumowując, opowiadam, jakie plusy mają akumulatory, ponieważ wierzę, że są prawdziwą przyszłością, jednak nie oszukujmy się, musimy poczekać, aż polska energetyka zacznie być ekologiczna, bo obecnie w dużych miastach jakość powietrza może się poprawić, ale w miejscowościach, gdzie znajdują się elektrownie, będzie umierało coraz więcej osób przez zanieczyszczenie powietrza, co nie jest żadnym rozwiązaniem. Dodatkowo dostępność szybkich stacji ładowania musi ulec poprawie. Nie jest też żadną tajemnicą, skąd pochodzą materiały do produkcji baterii. Mangan wydobywa się głównie w RPA, Australii, Chinach, Gabonie, Brazylii, Indiach, Kazachstanie, Ganie, Ukrainie i Malezji. Z kolei tytan występuje w zachodniej Australii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Mozambiku, Nowej Zelandii, Norwegii, RPA i na Ukrainie. Nikru najwięcej się wydobywa w Indonezji, na Filipinach, w Rosji, w Nowej Kaledonii, czyli zamorskim terytorium Francji, w Australii i Kanadzie. Wanad wydobywa się głównie w RPA, Chinach i Rosji. W 2013 roku te trzy kraje wydobyły ponad 97% z wyprodukowania. Poddając akumulatory recyklingowi, zapotrzebowanie na import rzadkich pierwiastków spada, ale populacja będzie rosła i co za tym idzie, recykling nie zastąpi importu rzadkich pierwiastków. Sposobem na uniezależnienie się od importu jest wynalezienie nowych rodzajów akumulatorów. To oczywiście nastąpi, pytanie tylko kiedy? Za 10 lat, 50 czy 200? Bo jedyne, co jest pewne na obecną chwilę, to że ten rozwój nastąpi. Gdy już naukowcom uda się osiągnąć ten przełom, przemysł musi go zaakceptować, bo gdy będą za drogie, tabelki w Excelu korporacją nie będą się zgadzać i pomysł trafi na śmietnik historii. Jeśli dotarłeś do tego momentu, dziękuję i przepraszam, że ten odcinek się tak późno pojawił. Chciałbym, żeby każdy nowy odcinek pojawiał się w poniedziałek o 18:00, jednak research okazał się trochę za ciężki dla mnie. Kolejny odcinek będzie o elektrowniach jądrowych.